Witam, witam. W nowym odcinku zagrajmy w Lufia 2. W poprzednim odcinku dotarliśmy do nowego miasta królestwa. Warto się rozejrzeć za sklepami. Czy czegoś lepszego nie możemy tu dostać? A chyba już to zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Ok, zobaczmy, czy gdzieś tutaj jeszcze maga nie ma, ale żeby się zdaje, że nie było. To jest dom na sprzedaż. Madame Salon, Pips Fedora. I Denku chyba też zrobiliśmy za kółko. Nie, no, jest jeden warp, jeden skiep, to mamy komplet. Czy tutaj coś będzie? A tu jest jeszcze zamek. Zobaczymy, co w zamku. Mudana. Aha. Wszystko wskazuje, że Stan jest jakimś wielkim wojownikiem, potężnym przedmierzem. Niestety spoiluję zabawę i powiem, że jest po prostu magiem. Jest drugim najmniejszym HP i wykorzystującym tylko laski w czasie walki. Taka mała zmyłka. Aha. No niestety twórcy mieli taką wizję, a tymczasem w intrze Celan była już jako mag pokazana w intrze do pierwszej Luffy, które okazało finał tej gry. Więc niestety byli trochę przyblokowani, jeśli chodzi o klasy i umiejętności Celan. Sir Maxim. Witam, witam. Oczywiście. Zeppelin. Widać, król nie lubi, jak kobiety mu się stawiają. No dobra. Mamy nowego członka drużyny. Już widać na samej ikonce, jaki to wielki szermierz jest.
Ma mniej HP od Ti, chociaż to prawda jest 3 poziomy w plecy. Co ma zaklęć? A, cudów nie ma. Zaklęcie Light jest tylko dlatego, że w jednej scence z Luffy pierwszej używała tego zaklęcia. Czy mogę coś jej ubrać? Chyba będę musiał wszystko jej ubrać, zaraz wrócimy do sklepu. Cioteczka się zainteresowała losem podopiecznej. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. W takim razie wracam do Perside, żeby zobaczyć, czy mogę jakieś itemki kupić i lecimy do jaskini na północ. Czy fortecy? Fortecy na północ. Ma lepsze itemki po prostu w slotach na pierścienie i chyba też na kamienie, więc chwilowo lepiej tak nie znajdziemy nic tam. Idziemy na północ. Nuborki Wood Gorem. Co to jest Nuborg? A tak przypuszczałem, że będzie słaby na wodę. Świetnie. A, to chyba jest tutaj. Tak jest. Ponura wodzieczka. Regal Goblin. Tak. Tak. Czekaj. No. Niektóre potwory trzeba się nagonić, z drugiej strony niektóre gonią nas i można uciec. Thank you.
jeden ork. Nie ma IP, ale ma całkiem niezłe statystyki. Aha, czyżbyśmy wyszli? Dokładnie, dobrze, to dobrze. Na razie tutaj nic nie zrobimy. Trzeba zajrzeć z drugiej strony. Dobra, nie będę dopiero z tego kwora zwalczał i tak jeszcze będę tutaj wracał. Zobaczmy zatem, co jest z tej strony. Tutaj się coś pojawi. Pewnie jak wybije wszystkie potwory. Dobra, to powinno szybciej załatwić te potwory. No, stereotypowo żywieńcy są słabi i przeciwko ogniowi. Okej. Ork właśnie zapiszczał jak świnia. Mm-hmm.
Dalej, przymocno. Niestety z takich walk bardzo niewiele IP dostaję. Dobra. I teraz tak, jak to działa? To działa tak. Wchodzimy. I się przesuwa. Wchodzimy. I się przesuwa. Teraz dobre kombinowanie pozwoli nam zabrać wszystkie tutaj skrzynki. Underdrink. Niestety tego nie będziemy już wybierali. Dobra. I teraz jak wejdę na to, dostanę drugą skrzynkę. Cold Rapier. No. Całkiem sobie statystyki, chociaż jest minus taki, że teraz niestety dużo nie działam przeciwko żywieńcom. Ale teraz tak, wracając do naszej zagadki, żeby dostać się do zielonej skrzynki, trzeba obejść tak. Tutaj przesuwamy. I jesteśmy. I Bob jest twoim wujkiem. Angle Brace. Coś tam ma dla ty, haha. Słopki. Inga. Ma Angle Brace zasad. A nie, czekaj, bo to nie jest, że zmieniacie wodzie, więc co to nie ta gra. Angle Brace. Badam na żądza, bajki. Ok, teraz wracamy na powierzchnię. Na pierwsze piętro, czwarte, jak to nazwać. Używamy klucza i idziemy dalej. Takie przeszkadzajki. Słabo, słabo. Ktoś zapomniał tu przetłumaczyć chyba. No, pozamiatamy. Tylko zaraz będzie kolej. Samym atakiem mam nadzieję, że oni parę celnych kontr wyprowadzą i będę miał trochę więcej IP.
dawaj, to już będzie po walce. No. O, idziemy w górę. Jeszcze tak dolemy teraz może. Mega quick. Powinno tak. Secret food. O, dobrze. Owoce, secret food, flame food, charm food i tak dalej, są niezbędne, żeby awansować kapsułę Monsters na elitarny 5 poziom. Z tym, że sprawa nie jest aż taka prosta. Trzeba odpowiednio przełączyć i odpowiednio użyć. W każdym razie warto mieć przynajmniej po jednym cały czas. Generalnie spośród połów liczą się tylko trzy ognisty, bo go można dostać najszybciej i ma najsilniejszy damage długo. Mroczny, ponieważ ma w ogóle największy damage i nie ucieka tak często. Oraz świetlisty, który ma leczenie. Poza tym są... O, taka zagadka jest. Teraz trzeba zrobić tak. Tak. I pójdzie w górę. A widzicie? Dobra, ale... A, zobaczmy co tu jest. Chyba, że tu jest przejście dalej. A nie, skrzynka, dobrze, dobrze zrobię. Kamienie toperze, chyba 7 mamy ubrane. Aha, a no nic, mamy miejsce na kolejny. Jedzie. Jesteś.
przejścia. Aha. Ładnie levele idą w tych poziomach. Wydaje mi się, że to będzie taki myk, że będzie z piętra wyżej można tutaj spaść przy nieuważnym ruchu. To tak, to tutaj trzeba zrobić taki mek, wykorzystać po pierwsze to, że bomby można detonować machaniem miecza i że nie muszą się wszystkie naraz detonować. Tak. I teraz tak. I jesteśmy. Gdybym źle to zrobił, to bym właśnie spadł do tego pomieszczenia poniżej. Dobra, i został ostatni przeciwnik. Pieprzone golemy. Karakany. Dobry krik. Thank you.
wszystkie broczki między żółtymi i zmieniającymi żółtych, między czerwonymi i czerwonymi. Mam jeden żółty przestawić, żeby zmienił się wszystkie żółte. To jest jeszcze proste. Przepraszam. O, teraz. O, to będzie trochę trudniej. Dokładnie mówiąc, teraz będzie trochę trudniej. Jak to było? Jeden czerwony, jeden żółty, żeby wszystkie były żółte. To się robi tak. Ten tutaj. I to jest właśnie taki mech, o którym gra nie mówi. Ta przemiana działa też pod kosie. O właśnie. Tego trzeba się samemu domyślić albo sprawdzić metodą eksperymentu i teraz się zaczyna jedna z trudniejszych zagadek. Dwa żółty, jeden czerwony, żeby wszystkie były żółte. Jak to się robiło? Pamiętam, że to było właśnie tak trudne, że trzeba było trochę poza pudełkiem pomyśleć. A jest za głosy. To może nam chwilę zająć. Ale... jedna z zagadek, o których wiedziałem, że będą, ale zupełnie zapomniałem je rozgryźć. Sprawdzić rozwiązanie. Thank you.
wygląda w ciuszu tylko. W tej chwili jest lokalizacyjna. Można to poczerwone odpowiednio postawić, tak żeby coś osiągnąć. Się nieodmiennie kojarzy, że chodzi o ten środkowy proces, tylko które trzeba było postawić? To jest najważniejsze pytanie. Ciężka kompromitacja. Jest! O kurde, no już jest wszystko jasne, tylko złego koska wziąłem. Dobra, i jest rozwiązane wszystko. Teraz to trzeba tutaj przestawić i ten trzeba tutaj postawić. No wreszcie! No to już się zaczyna trochę podbórkę robić z zagadkami. Ale na pocieszenie zaraz będzie boss. Pennywise.
i jego kumpel. Dobra, to jest takie coś, że... Pierwszy. Niestety to jest walka z trikiem. I co gorsza, ten trik będzie dopiero pokazany w ramach... ...przerywnika. Przynajmniej to mi w tej walce nie zbraknie. Oho, aha. Spróbujmy drugiego. Tak, że mocno trochę. Co jeszcze mogę zrobić? Nic, trzeba spamować Sparkiem. Pewnie zaraz ucieknie. Skąd wiedziałem? Nie inaczej, niech leczy Maxim. Bo on tutaj najmniej może zrobić, a ty ja niech Sparki walczy. Cześć dzieciak, chcesz balona? Ach, i to był świetny film. Film Kari, to jest świetny aktor.
temu. Wąż stąd. Okej. Okay. Teraz powinna kastenka wspomniana się pojawić. Hoho. No dobra, i teraz mam nadzieję, że Sran z Gajem pójdą na tego poprawie. Dobrze. Mam wyposażenie odpowiednie. I ona też ma atak odpowiedni. O ja. Pozamiatam, dobra. Dobrze poszło. O Jezu. Mistrik. Dobra, i to jest tak. Tak, padła znakają. Dobrze, ogonem mój. To trochę dłużej potrwa. Na chwilę trzeba by się zrobić. Okej. Najgorzej, jak Kira atakuje. Okay. Jedziemy lecieć, nie? Za chwilę zajmie. No, armor to nam zdech. Oj, chyba sam zaraz spadnie. Aż posunę się do tego. Haha, fuck you. Thank you.
więcej to wszystko będzie na Gaju polegało. Okej. I załatwione. Ho, ho. Jej, mamy miecz. Teraz chcę się ewakuować. Okej, myślę, że w tym miejscu skończymy. Czeka nas znowu trochę cutscenek, a odcinek wydłużył się w parę różnych sposobów. Dlatego po prostu zapiszemy grę i fabułę popchniemy w przyszłym odcinku. Do zobaczenia.